Proszę panów, myślę, że to chyba dla was będzie w szczególności emocjonująca runda, a może się mylę, bo proszę państwa, czas na pytania jeden na jeden, czyli panowie kandydaci będą sobie wzajemnie zadadzą sobie po jednym pytaniu i każdy z panów kandydatów ma na odpowiedź 3 minuty. Proszę państwa, panowie już się wyrywają do odpowiedzi. Ostatnio odpowiadał pan Janusz Anczak, więc może zróbmy tak, że pan burmistrz Mieczysław Majcher zada pytanie panu Januszowi Anczakowi. Czas będziemy, panie burmistrzu, liczyć oczywiście od tego momentu, kiedy pan skończy zadawanie pytania. Bardzo proszę. Kolego Januszu, ja myślę, że to pytanie może trochę zaskoczy, ale ono jest takie dosyć przewrotne, bo tak. Kolega Janusz Anczak startuje w tych wyborach, startował i do samorządu powiatowego i na burmistrza Wielunia, czyli jako naradnego do powiatu i na burmistrza miasta i gminy Wieluń. Czy kolega nie uważa, że w przypadku, kiedy zostanie burmistrzem, powiem wprost, przepraszam, nie oszuka wszystkich tych, którzy głosowali na niego, jako kandydata do Rady Powiatu, bo przecież jeśli ktoś głosuje na mnie, na radnego do powiatu, to znaczy, że mi zaufał, liczy na jakieś wsparcie ich w działaniach, a tymczasem no, może być teraz różnie. Czy tutaj nie czuję takiego pewnego dyskomfortu w tym względzie? Proszę państwa, tyle pytanie. Od kandydata do kandydata zadawał pan burmistrz Mieczysław Majcher. Odpowiada pan kandydat Janusz Anczak. Przypominam, panie Januszu, 3 minuty, czas start. Drogi Mieczysławie, drogi panie burmistrzu, ja powiem tak. Gdyby rok, 4 lata temu, kiedy była propozycja nawet objęcia wiceburmistrza, zdradziłbym mieszkańców swojej gminy, miałbym ciężkie wyrzuty sumienia, bo faktycznie robiłem potężną kampanię. Dzisiaj mam czyste sumienie. Dlaczego? Dlatego, że moi mieszkańcy, którzy i wyborcy, którzy głosowali, wiedzieli, że kandyduję na burmistrza, bo jednak bez zakupów w Wieluniu, bez tego, żeby tu się przemieszczać, się spotykać, no nie da się żyć. A więc, krótko mówiąc, nie zrobiłem jednego kroku takiego, który by spowodował, że wyprodukowałem ulotkę, poprosiłem o wsparcie konieczne, żebym został radnym. Po prostu prośba była moich kolegów i koleżanek na listach, abym ewentualnie wsparł, bo to lista pracuje tak de facto, jeszcze listę powiatową. No to mówię tak, no skoro jest szansa, żeby jeszcze wam pomóc, to z myślami oczywiście borykają się, że będę chciał przejść do innego urzędu. Powiedziałem ok, ale w stosunku do mieszkańców i na spotkaniach, kiedy z Sławomirem Świgoniem spotykałem się w kilku miejscach, w sołectwach, mówiłem krótko, kochani państwo, ja mogę wygrać, nie muszę, ale inwestujecie w takiego konia, który nie do końca jest pewne, że będzie was reprezentował w Radzie Powiatu. Więc mam nadzieję, że sumienie nie wyrzuca mi nic, co mogłem zrobić i team, który Wspólnota Ziemi Wielońskiej wprowadziła 5 osób do miasta na radnych, 5 osób do powiatu, powoduje, że dzisiaj przeżywam wielką satysfakcję, a wszystkich tych mieszkańców, którzy na mnie głosowali, obiecuję, że sprawy gminy Biała, wszystkich innych gmin powiatu wielońskiego, tak jak do tej pory, będę starał się przestrzegać i moi koledzy, moje koleżanki, które są dzisiaj już fizycznie albo przed przysiężeniem, albo za moment już stają się radnymi, mam nadzieję, moje namowy, moje głosy będą do ich uszu dobiegać i interesy każdego z tych, którzy zainwestowali, krótko mówiąc, we mnie, będą naprawdę dobrze pilnowane i nie mam naprawdę absolutnie żadnych wyrzutów sumienia. Staram się działać fair play. Dzisiaj wiem jedno, że jest to niebywały sukces, żeby mieć zabezpieczone jakby fizycznie byt i poparcie w powiecie, ale również to, że udało mi się dzisiaj zgromadzić taki kapitał, który jakby optymistycznie pomaga patrzeć do przodu i wiązać swoją historię życia teraz z miastem królewskim Wieluniem. Dziękuję bardzo na to pytanie. Zapraszam, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Anczak teraz będzie chciał zadać, jak sądzę, takie ma prawo, wedle scenariusza przyjętego debaty, pytanie panu Mieczysławowi Majcherowi. Panie Januszu, bardzo proszę. Drogi przyjacielu, jest tak.
wydawnictwo, które bardzo szybko, można tutaj robić korepetycje, doceniam to, kto to stworzył i w jaki sposób to powstało. To jest bardzo dobry materiał, który pozwala poznać gminę Wieluń od tej strony, co się zadziało. Natomiast bardziej, i mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata, drodzy Państwo, miała posłużyć temu, co zawsze w ciągu tych 4 lat, może 8, jakby ktoś się zagalopował, ale generalnie mówiliśmy o 4 latach. A co dalej? To pytanie, które tutaj widnieje. Och, to są przepiękne rzeczy, które ludzie z Wielunia marzą. Czyli dzisiaj moje pytanie polega na tym, czy te marzenia są realne, czy je spełnimy, na ile wzajemnie, czy ja miałbym odziedziczyć budżet, czy tam jest zapisane to wszystko i jest szansa, że w przeciągu 2-3 lat to zostanie zrealizowane, bo to nie tylko kino, to nie tylko cały kompleks basenów, ale najważniejsze dalsze inwestycje wielomilionowe. Jeżeli tak, to czy faktycznie te inwestycje są sfinansowane, z czego mamy je finansować i kiedy doczekamy się tych atrakcji niebywałych, których mieszkańcy naszego miasta bardzo pragną. To od pana Jarosza Antczaka pytanie do pana burmistrza Mieczysława Majchera. To zaskakujące pytanie, panie burmistrzu? Nie. To w takim razie, dobrze, już nie kontynuujmy. Zaczynamy, dajemy panu burmistrzowi oczywiście też czas, 3 minuty, czas start. Szanowni Państwo, to są faktycznie potężne inwestycje, które są już przygotowane na pewnym etapie. W zasadzie większość z nich to już jest przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. No niestety pewne rzeczy, pewne procedury nam się przedłużają w starostwie i na niektóre z tych inwestycji jeszcze decyzji pozwolenia na budowę nie mamy. Ale jesteśmy jakby na progu przystąpienia już do realizacji. I to takie przewrotne pytanie, no skąd wziąć pieniądze? To jest dosyć przewrotne o tyle, że kolega Janusz doskonale wie, że w tym roku aplikowaliśmy właśnie do RPO i niestety konkretnie Wieluński Dom Kultury, pani dyrektor aplikowała o środki unijne w ramach infrastruktury kultury i były szanse na to, żeby te pieniądze pozyskać. Co prawda nie w takiej jak w przypadku innych programów wysokości, czyli do 85%, ale do chociaż do 50%. Przypomnę, że wartość kosztorysowa jest około 10 milionów, w związku z tym były szanse na to, żeby te 5 milionów pozyskać. Było studium piękne, studium opracowane, studium wykonalności. Firma wykonała, zapłaciliśmy wcale nie mało pieniędzy. I przypomnę, może powiem wielu osobom, że po przebudowie kinoteatru Syrena ten obiekt, który się nazywał Europejskie Centrum Kultury, Pojednania i Dialogu i właśnie w tym kontekście takich celów właśnie zostało przedstawiony w postaci wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. No niestety, dlaczego akurat nie znalazł uznania, nie chcę tu na ten temat mówić. Czy to były faktycznie względy natury formalnej, czy raczej politycznej? Ja twierdzę, że politycznej, jestem w stanie nawet to udowodnić. Ale to nie o to chodzi. Proszę Państwa, szukamy dalej szansy na finansowanie tej inwestycji. Mamy nadzieję, że w ramach tego priorytetu również będzie w przyszłym roku rozdane będą pieniądze. Jeżeli nie, to Szanowni Państwo, Ministerstwo Kultury, wiem, że już przygotowany jest wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie o wsparcie finansowe. To też nie będzie w tej wysokości, jakiej byśmy sobie oczekiwali. Ja przypomnę, że remont, modernizacja, a właściwie przebudowa, bo tam były elementy przebudowy miejskiej, gminnej biblioteki, kosztował 1 700 000 zł. I daliśmy sobie z tym radę. Z innymi inwestycjami, jak kanalizacja w Krucie, ponad 6 milionów i też daliśmy sobie radę, korzystając z różnych innych pozabudżetowych środków, niekoniecznie od razu w formie dotacji. I ta szansa, tak samo jak w przypadku kompleksu basenów, jeżeli nie będzie szans, również partnerstwo publiczno-prywatne, od razu rozpoczynam działania w zakresie pozyskania środków na to od partnera prywatnego. Są szanse również, żeby te inwestycje w ramach tych środków zrealizować. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, runda 1-1. Tak, zadawali sobie pytania dwaj kandydaci, Mieczysław Majcher i Janusz Amszczak. To jeszcze nie koniec naszej debaty, aczkolwiek nie ukrywam, że zbliżamy się powoli do jej końca. Proszę Państwa, przed nami jeszcze jedno, ostatnie, krótkie, miejmy nadzieję, konkretne starcie obu kandydatów. Janusz Amszczak czy Mieczysław Majcher? Państwo zdecydują 5 grudnia. Proszę Panowie, znowu wrócę na samo zakończenie jeszcze na swoje miejsce, bo mam do Was jedno krótkie pytanie. Krótkie bardzo, po prostu, ktoś powie, że może banalne, oczywiste. Po prostu, krótko, na minutkę, panowie, dlaczego warto na pana oddać swój głos 5 grudnia? Pan Janusz Amszczak odpowie jako pierwszy. Start. Drodzy Państwo, nie słowa, a czyny. A czyny idą za mną. Jeden projekt, Regionalna Platforma Cyfrowa. Kolejny pomysł, dużo większy, potężne pieniądze, na dzisiaj już 20 milionów spłynęły na ten powiat. To jest szlak bursztynowy, krótko mówiąc. Kolejne projekty, które w tej chwili jestem w przygotowaniach, a szczególnie jeden, o tym za 5 miesięcy Państwo się dowiedzą. Jest to geograficzny temat. Jeżeli dzisiaj można powiedzieć, że mamy naprawdę wiele wspólnych cech, jeżeli chodzi o potrzeby naszego Wielunia, to na pewno trzeba to umieć zrobić. I mam nadzieję, że Wieluń dzisiaj naprawdę zasługuje na porządny, prowadzony urząd i dobrego gospodarza. Mam taką nadzieję, że moja osoba to gwarantuje i jest sytuacja tego, że mnie się bardzo tego jeszcze chce, że ja dzisiaj mówię, staję w konkury. Cudownie jest uczestniczyć w zawodach, cudownie jest ukończyć bieg i doprowadzić się do tego, żeby był miastem z klasą. Dziękuję serdecznie, dokonajcie, drodzy Państwo, dobrego wyboru. To była jego minuta. Janusza Amszczaka, który walczy po raz pierwszy w wyborach o nowego mistrza Wielunia 5 grudnia. Proszę Państwa, proszę o tym pamiętać, proszę koniecznie iść do urn wyborczych. Pan burmistrz Mieczysław Majcher, panie burmistrzu, dla pana minuta na taką skondensowaną reklamę. Czas, start. Szanowni Państwo, ciągły rozwój naszego miasta przypomina płynącą rzekę i zmierzającą do celu, czyli do morza. Pokonują różne zakręty, bariery, przeszkody. Naprawdę wielkim ryzykiem byłoby zmiana biegu rzeki. Nie możemy sobie pozwolić po prostu na takie ryzyko i na nieprzewidywalne skutki. Żeby tego ryzyka właśnie uniknąć, trzeba głosować na kandydata pewnego, który się sprawdzi. I wówczas ten nurt będzie dobry, spokojny i będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi naszej gminy i realizacji tych wszystkich inwestycji, które zostały zaplanowane. Jeszcze raz w skrócie, dlaczego ja? Po pierwsze, Szanowni Państwo, dlatego, że dwa razy już się sprawdziłem. Dlatego, że wiem, jak zapewnić Wam i Waszym bliskim przyszłość. Spokojną przyszłość. Dlatego, że mam doświadczenie, wiedzę i coś jeszcze, co w obecnych czasach jest bardzo ważne. Uczciwość i prawdziwe zaangażowanie. I na koniec, dlatego, że wiem, jak to zrobić, bo ja mam już gotowe plany i do daleko zaawansowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to oni, Janusz Amszczak, Mieczysław Majcher. Teraz zapraszamy 5 grudnia do urn wyborczych. Wybierzcie rozsądnie, wybierzcie z głową. Czy będą jakieś prezenty? Mam nadzieję, 6 już na Mikołaja, kiedy wypoczniemy i wspólnie jakoś zasiądziemy sobie, bez względu na to, jaki oczywiście będzie wynik. Rozegramy partię szachów. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję za ten prezent. Ja, znając się z tego, wiem doskonale, że na pewno po tych wyborach spotkamy się jak przyjaciel z przyjacielem i na pewno jeden drugiemu złoży gratulacje. No wiadomo, jeszcze nie wiadomo kto komu z tytułu wyboru na burmistrza, ale myślę, że będzie to naprawdę gest taki przyjazny i uczciwy, bo nie wszyscy mogą w odpowiednim momencie pogodzić się z tym, że przegrają. U nas to czeka. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję widzom telewizji. Na znaku do reporterów, proszę Państwa, bardzo dziękujemy.